W tym miejscu ja teraz ogłaszam panowanie królestwa. Ojcze, ja Ci dziękuję za każdego człowieka, który dzisiaj będzie przekonywany o grzechu sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, Panie, ponieważ nie uwierzył w jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, i o sprawiedliwości, gdyż Jezus Chrystus jest jedyną sprawiedliwością. Drodzy przyjaciele, jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć Wam, że to są czasy końca, w których lada moment może pojawić się Jezus Chrystus. Jezus wróci na ten świat w wielkiej, wielkiej chwale po to, aby odebrać swój lud, po to, aby zabrać każdego człowieka, który tutaj za życia uwierzył w Jego świętą, potężną imię. Drodzy przyjaciele, jesteśmy ludźmi, którzy poznali Jezusa osobiście. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali się z Bogiem i przyszliśmy tutaj po to, aby świadczyć Wam o Panu Panów i Królu Królów, którego poznaliśmy w swoim życiu. Drodzy przyjaciele, musicie narodzić się na nowo, bo nie wejdziecie do nieba. Drodzy przyjaciele, jest albo życie, albo śmierć, albo niebo i albo piekło. Oto jestem tutaj, aby powiedzieć Ci o tym, że Ty w Twoim życiu decydujesz, czy wybierzesz życie, czy śmierć. Ten świat nie jest zainteresowany życiem, ponieważ nie interesuje Ciebie to, co będzie z Tobą po śmierci i kto jest Twoim Bogiem. Jedynym Bogiem jest Jezus Chrystus. Jeżeli dzisiaj uwierzysz w to, że Jezus Chrystus przelał za Ciebie świętą krew i staniesz się wdzięczny za to, co wykonało się na krzyżu Golgoty, będziesz zbawiony. Drodzy przyjaciele, oto wielka tajemnica wiary. Chrystus przyszedł na tą ziemię po to, aby zbawić grzeszników. I ja jestem jednym z nich. Jestem jednym z tych, który był skazany na porażkę i na piekło. Byłem przestępcą, byłem handlarzem narkotyków, byłem narkomanem, ale zawołałem do Jezusa, zawołałem i powiedziałem: ratuj mnie, Jezus, bo ja nie wiem, gdzie idę. Wydawało mi się, że byłem kozaczkiem, wydawało mi się, że miałem pieniądze, to wszystko mi było wolno i złapałem Boga za nogi, ale tak naprawdę szedłem w złą stronę. Drodzy przyjaciele, jeżeli nie pojednałeś się z Bogiem, a wiedziesz dobre życie, masz pieniążki, masz rodzinę i wracasz po pracy jako dobry tatuś swoich dzieci, to ja Ci powiem tak, idziesz do piekła, jeżeli nie pojednałeś się z Jezusem. Jeżeli jesteś biznesmenem i tak zwanym dobrym człowiekiem, to coś Ci powiem, idziesz do piekła, jeśli nie pojednałeś się z Jezusem. Jeżeli jesteś księdzem, ale nie uwierzyłeś prawdziwie w to sercem, co zrobił Jezus Chrystus, idziesz do piekła, ponieważ Bóg nie ma względu na osobę. Tak samo zostanie osądzony drogi biznesmen, jak i duchowny kapłan, który nie pojednał się z Jezusem, jak i dobry, przykładny tatuś swojej rodziny. Jeśli nie pojednasz się z Jezusem, nie wejdziesz do nieba. Drodzy przyjaciele, bramy nieba są otwarte dla każdego, który sercem skieruje się na Jezusa Chrystusa, który uwierzy w sercu, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty dla Ciebie osobiście wykonało się dzieło zbawienia. Wykonało się 2000 lat temu. Jezus Chrystus zbawienie załatwił każdemu człowiekowi, który wierzy. Dzisiaj możesz stać się synem królestwa i jeszcze dzisiaj możesz wejść do nieba, jeżeli tylko twoje serce skieruje się na Jezusa.